Zaraz zobaczymy, co wyszło o godzinie 19 i zrobimy wszystkie paczki, jakie się pojawiły, a ponadto w dzisiejszym odcinku zobaczycie moją paczkę za pół miliona ze sklepu oraz debiut Davisa. Także zostawcie łapkę w górę, także subika, żeby codzienne materiały ośrodek Was nie ominęły. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do odcinka to... Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, bądź cardem, Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie końsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Dobra, powiem Wam szczerze, że ja już nagrałem... Real Reakcji na kontent i na to, co wyszło, tylko zapomniałem włączyć nagrywania, także muszę to nagrać jeszcze raz. Wyszedł Modric, który kosztuje około 900 tysięcy, powiedziałbym. Eee, nie różni się niczym od swojej karty RTTK. Moim zdaniem nie warto go robić. Jak ktoś chce zagrać sobie Modriciem, to niech sobie kupi kartę RTTK, która kosztuje pewnie max 300 tysięcy. Także moim zdaniem to jest totalnie przestrzelone SBC. Wyszły też ulepszenia Architekta i je sobie zrobimy jakoś w tygodniu. Postaram się zrobić wszystkie na streamach. No i do tego pojawiło się odświeżenie 20 razy 8,2, które sobie zrobimy. Ulepszenie pomocy, które zrobimy i 2 razy 85 plus, które zaraz sobie otworzymy, bo jedno zrobiłem. Codzienne logowanie też się pojawiło i odbierzmy sobie teraz te paczki, dlatego przejdźmy do sklepu i otwórzmy sobie te paczki 2 razy 8.1+, plus, oczywiście to jest codziennego logowania Brazyliana N Firminio OK82 okay, chyba. Dobra, to 2 razy 84 plus za codzienne logowanie, nie ma karty niebieskiej, mamy S o, Laporta 85, ok. Dobra, to zobaczmy. Dwie paczki, dwa razy 85. Yy, oby coś poleciało, jakieś fajne walkouty. Mamy Portugalczyka na SPO, czyli to jest Bruno. Ok, 88 Bruno, oby był w podwójnym. Nie ma, szkoda. A co w środku? Może Inform chociaż? Nie, ale tripper. Spoko, fajnie, że bez duplikatu. To od razu wchodzimy w drugą paczkę. Zobaczmy, co w niej będzie. Może niebiesko, może niestety nie jest niebiesko. Argentina, N, czyli Lautaro. Może teraz podwójny, skoro jest 87, to jest jeszcze duży sufit. Niestety. Ty, nie tym razem. Yy, dobra, szczerze widziałem, że jest paczka za 30 monet, także takiego rarytasu nie można sobie odpuścić, zobaczmy, może akurat jakiś walkout, no chyba nie, chyba nie, raczej nie. Dobra, to zobaczmy teraz paczkę pomocników, 3 razy 85 proszę, proszę, niebiesko, 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 nie jest niebiesko, to chociaż może podwójny, uwaga, jest to, no, nie no to musi, no, nie oszukujmy się, to cross, to musi być podwójny, no nie, dzisiaj to jest. Ja to dogrywam po streamie wieczorem, nie? W dzisiejszym dniu, w sobotę, był najgorszy drop, jaki można było sobie wyśnić No dobrze, to zobaczmy paczkę 20x8, 2. Jak z niej oddaję? Oto jest pytanie. Nie ma karty niebieskiej. Mamy Hiszpana, mamy Hiszpana na SP Parecho, oby podwójny, proszę. Tyle wydałem tą paczkę, podwójny. Jest, dobra, podwójny walkout i oprócz niego robertson 8-6 ale kto wie, może jeszcze jakaś 8-6 w środku. No, tak średnio. Dobra, nie ma co zwlekać. Zapraszam Was do skrótu ze wczorajszego streamu. Ogólnie tutaj jedyne, co mi się nie podoba, to to, że nie ma procentów na kartę Toty wyróżnioną, a bardzo bym chciał je znać. Natomiast na kartę samą Toty, no nie oszukujmy się, 7% to jest mega, mega dużo. Dobra, paczka dla wszystkich widzów z Twitcha. Z dedykacją oczywiście. Paczka za 3500 FP. 5 gwarantowanych kart 8,7, plus, reszta o ocenie 8,3. Także co, lecimy bez przedłużania. Oby coś udało się dobrego trafić. Uwaga, proszę, 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 niebiesko, niebiesko. Nie wiem, co to jest. Inform, eee, to jest Hegerberg z informem. No niedobrze. Przyznam szczerze, niedobrze. Znaczy, no, no nie, no, no nie, no. Ja, ch ja chciałem to ty wyróżnionego. Ogólnie wczoraj otwierałem pakiet, gdzie było 44% na TOTY wyróżnioną I oczywiście nie było TOTY wyróżnionej, nie? Ja nie wiem, one lecą, może jakaś rekompensata będzie, ale dobra, mamy dwa informy, zawsze spoko Trochę walkoutów, trochę kart 8.5, trochę kart 8.4 Tej, Je tylko jeden duplikat, co jest? Tylko jeden duplikat, a ja mam tak mało kart w klubie I to jest Laporte, spoko, no Nie no, paczka bez szału, absolutnie bez szału, zobaczmy dalej Okej, okay, weźmy Casiasa, bo dobrze broni Ale te piky z ikoną też są takie do dupy Chociaż Sidon <noise> Jaszyn. I uwaga. Dobra, spróbujmy teraz sobie dokończyć Alfonso Davisa. Mamy, ok, mamy dwa informy, W sumie, znaczy nie idealnie, zaraz będzie trzeba jednego dorobić. I przepalamy składzik o ocenie 87 na, oczywiście Davisa. Dobra, i skład o ocenie 85 leci. Dobra, złota paczka premium. To była paczka, w której trafiłem Auriego na początku, więc ja ich nie skreślam. A mamy teraz... nie wiem kogo. Uwaga, uwaga, Hiszpania, PP. Okej, okay, Easy. Dobra, y ja chyba nie mam kart, żeby skończyć Davisa, więc otwórzmy sobie te dwie paczki. Pomocy i Defensywy. Zacznijmy od... Pomocy. Zobaczmy, 8-3+, nie ma niebieskiej. Portugalia, SPD, okej, okay, 8-4 al -Hilal, cudownie. No nie pomaga mi to za bardzo. I jeszcze linia defensywna, 8-3. Anglia. Bramkarz? Słabo, 8-4 znowu, nie? Ramsdale? Wow. Pix Team of the Week. O, oh, kurde. Pix Team of the Week. <laughs> de Marcos. Jezus, co. Tam ktoś my toś mnie zajaja ścisnął. Dobra, i ostatni składzik na. oczywiście Alfonso Davisa. Leci Putejas, która była fajna, ale już mamy tam Ziko, więc raczej jej używać nie będę. No i leci Eto, który coś tam pograł, ale no nie wiem, jakoś nim dużo nie zagrałem. Ogólnie fajna karta, był przez chwilę potem no, na ławce siedział i coś tam wchodził z ławki, także też nie mam skrupułów, żeby go przepalić i będziemy mieli fajnego lewego obrońcę. Czy będzie lepszy niż Basia? O to jest pytanie, no raczej większość osób go poleca. Trochę wyższy obrońca niż Basia, z tym samym playstylem, no i trochę szybszy. Szczerze, gdyby nie był to Davis, to bym go nie, nie robił, bo Davisa bardzo lubię, więc chciałem też go mieć w swoim zespole. Tym bardziej, że naprawdę wygląda na kartę topową. No, nie, no, ale wejście to ty masz, chłopie słabe. Nie, jednak, jednak mnie nabrał, jednak mnie nabrał. <grywy> Damian, o właśnie, Damian zrobił Davisa i bił 19.1. No ja 19.1 już nie zrobię, ale może 16. Dobra, także co, wracamy do naszej głównej taktyki, czyli o, taktyki od Zalesia 4-3-2-1. No, potrzebujemy ratunku w tym bilansie. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Just kill. O jezus, to, to już się boję. Wodę muszę sobie aż bliżej położyć. No się nazywa się Just kill i ma irps na bramce? Ale zobaczmy teraz. I Thierry Jaury, pięknie, cudownie, jazda. I De A właśnie Davis! To jest debiut Davisa, zapomniałem przez za chwilę. Ej, ale ja baśnie dałem na ławkę, o nie! Dobrze Davis, i teraz, i teraz, i teraz I Thierry Jaury, aha! Ty ona lepiej niż są broni już I. Dobrze jest! 1-0, pięknie O Ale fajnie! Ale czad! Ale fajnie to zrobił! Szacun, turbo szacun, w sensie wiem, że to jest po prostu ten trickster. Ale i tak fajnie, że gość go użył. I Gerd Miller, Irps! Dobrze, Alison. Nie no, to spalone na banka, ale ładnie, Alison. Tylko, że Alison ma ten problem, że on całkiem. No nie no, powiem, że on, nie, on nieźle broni, ale. O, czekajcie, to, o, to jest dobry test Davisa. Dobrze. Ale on ma taki problem, że czasami mu się w takich innych sytuacjach niż. O, kurde, no. W takich na przykład sytuacjach, że on gdzieś biegnie, dobiega, to mu się bardzo dziwne animacje wczytują. I Gerdzik, dobrze. A, nie ma co jest. No i, i i kolejnym minusem Alisona jest to, że on prawie w ogóle piłek nie łapie I Ziko! Dobrze piękny, Ziko jest cudowny. Uwielbiam, uwielbiam Ziko. Jedna z fajniejszych kart, jakie zrobiłem w SBC. Dobrze, 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 do Ziko. I Ziko. I Ziko. I Ziko. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Ale szczytane, ale szczytane! I Gerdzik, ładnie, ładna blokada. Dawaj Davis. Oj, oj, przepraszam, 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 nie chciałem takiego brzydkiego gola strzelić, ja też czasami takie, takie tracę, fajnie, dobra, mamy bilans 9-3, dobra, tylko Basię na ławkę trzeba dać, bo jak Davis jest takim podłączającym się i on bardzo często biega w tom i z powrotem, to ten Davis po kilku minutach już będzie niezdatny do użytku, więc przyda, przyda się taka basia na ławce. Kolejny meczyk właściwie. O, 10 Wina. Mamy bilans 9-3, składzik rywala, jest całkiem, całkiem, całkiem zacny, bardzo dużo ikon. A, Wina oddaje! Tak? Otyku. Po prostu, jeżeli to wyjdziesz przy 0.0, to jesteś. I tyle, gościu, nie? Ale jak nie, to cię turbo szanuję. Dobra, zwracam honor, szczerze. Zwracam honor. Nie wiem, o co z tym gościem chodziło. A już go zwyzywałem totalnie, nie? No bo, no, ale sorry, no, z graczami, którzy wychodzą przy 0-0, to to się jedzie do spodu, nie? W sensie, ja tak, znaczy, nie, że klikam, nie, że wybijam na out i pauzę, ale udaję, że wychodzę na out, ale zawracam się i strzelam gola. Dobra, jakieś mamy paczki. O, premia do końców, nice. Okej, okay, mamy jeszcze taką pakę. Dobra, ale opening, ale opening. Nie spodziewałem się takiego openingu teraz. I najlepsze piki pod słońcem. Pa piki 7,5. Widzicie? Widzicie? Przebitka plus 10. Jak ja bym otwierał pika 8,2. To żeby dorównać temu pikowi, musiałbym trafić kartę 92. Niemożliwe to jest. No i nice, Arnold. Dobra, zobaczmy. paku opening. Złota paczka piłkarska, premium. Francja, SP. Okej, nie wiem kto to Dobra, i mieszana paczka piłkarska 8.1+, czy to jest in? nie, to nie info chyba, nie, nie, no nie, no pewnie, że nie To jest... choler o, Ale może... nie, ma... manum num chyba, ma num Nie, ale jestem... znaczy nie no, gościu... gościu po prostu sobie chciał ze mnie jaja porobić Ja się tego trzymam i w sumie szanuję za humorek Ciągle nie niebiesko, no ale to, to, ty, to ty wyróżniony jak chcę Ale jest to lewciu? O kurde, lewy 90, co jest? Tak? Dobre, e, wow, ej, dobra Nieźle, źlek na paczkę 2x8.3+, i 11 razy 81 Hiszpania P.O.? Barcelona? O na Batle, nie. Wiesz, że na Batle ma Zobaczmy. Yy, piwkarze, dobra. Herplegi, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Casillas, są oh no, Blond, Maldini, Czawi, Mbappe. O oh, proszę, o oh, Mbappe, Trailblazer? Dobrze, ale na zielonym. Oj, dobra, już wiem, że to nie będzie łatwe spotkanie. Dobrze, 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 dobrze. I zobaczmy. Thierry Henry i Mateusz. Chyba pat albo palce krzywe. I Gerdzik! Oj, Kasijas, jak on broni! Jak on broni? Ładnie. I ładnie Grahamka, i ładnie Lotar, i ładnie Miller, i ładnie ktoś, i ładnie Mateusz, i nie ma bramki. Dobra. Ale, ej, fajnie, fajnie chodzi ten. Auri razem z Davisem na skrzydle, nie? Oj, ty Renan Lodi? Czemu on gra nim na prawej obronie? To jest jakaś. W ogóle zauważyłem, że część ludzi zaczęło grać piłkarzami lewonożnymi. Na prawej obronie. O co chodzi? Dobra, i Lotar. Dobrze do Davisa jeszcze. I Lotar, i Iziko, 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 Iziko! Nie wiem, szczerze. Turbo, dziwny strzał. Jak ten Davis czuć? Fajny jest Davis, na razie mi się podoba. Bo jest wysoki, jest szybki i taki wiesz, taki na razie waleczny. No, kurde, ładnie. No nie no, tam czterech mijam, a Uri nie umie podać prosto piłki I Lotar! i ładnie Casillas, no Casillas na linii, Casillas na linii, kozak Ale, oj kurde, ale piło od Zico, nie? O ty, nie, nie I dobra piłka No, co jest, co ty chciałeś mu, łeb ściągnąć z przedbramki? Okej, okay, to, to był błąd duży rywala, duży błąd rywala i to był duży błąd mój. A nie, ty, ty ja on wypluł tą piłę, co jest? Dobrze. Nie ma. Jezu. Ej, przecież myślałem, że jednak weszło. Kurde, ale to by było, ale to, to by było jak cholera. I jest Gert Miller. Pięknie. Davis delikatnie. Dobrze. I Momo, to dla ciebie, Damian, to dla ciebie, Damian. Momo Salah, 3 do, do jednego. Dobrze, ale to chodzi. Ale to chodzi. I ładnie! 4-1! To jest knockdown, pu pu pu! Trzy ciosy, trzy ciosy i leży na deskach, o to chodziło, o to chodziło. I lotar Ale ten Casillas broni. Uwaga, Adama broni, fajnie. Dobra, mamy to, mamy 11-3. No, matematyczne szanse ciągle są na 16. Dobra i teraz to jest, to jest paczka wróżba. Jeżeli trafię tutaj, walkout, to wbije 16 winów. Zobaczmy, czy będzie walkout. To jest inform. Inform. O, to jest Wlachowicz! To jest Wlachowicz! To jest walkout! Pięknie! Pięknie! 87 chyba, tak? Tak? No to nie, no mamy walkout, wbijemy 16 winów, Taka wróżba poleciała.